Witam serdecznie na kolejnym odcinku mówiącym o miłości, o dobrych nawykach, o dobrych prawach, miłosiernych prawach, dobrych prawach ekonomicznych, społecznych, edukacyjnych. Czyli witam Was w systemie miłości, bo taki kiedyś będzie. On już jest, cały czas w zasadzie jest i był. Ale ciągle go trzeba odnawiać, ciągle go przypominać, aby społeczeństwo jako całość i dusza indywidualna, indywiduum mogło się rozwijać we wszech kierunkach, we wszystkich kierunkach. A przede wszystkim, żeby na końcu tej nauki dojść do duchowości, bo ten świat aktualnie teraz no nie jest duchowy, co tu dużo mówić. Ojciec mówi, że prawie nikt się nie zbawia, więc jest materialistyczny. I każdy, kto jest niedobry, kto używa złych, wulgarnych słów do innych, do sobie to sam możesz sobie mówić, ile chcesz, to cię nie ruszy. Natomiast gdy używasz do innych, nieprzyjemny jesteś dla innych, krytyczny, to znaczy, że jesteś nieduchowy jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze ci trochę brakuje. Za duże rysy, za głębokie, niezagojone, krwawiące, dlatego się wściekasz na innych. A to wściekanie to jest ego, oczywiście ludzkie ego. Dzisiaj mamy święto 3 maja, wiecie o co chodzi, to trąbią wszelkich wobec. Więc trzeba to jakoś też uczcić. Ja dzisiaj byłem, również byłem w katedrze. Chwilę, oczywiście, pstryknąłem nam zdjęcie, na Facebooku też wrzuciłem, a przede wszystkim byłem w ogrodzie botanicznym, w świątyni naturalnej, znaczy w cudzysłowie też naturalny, bo to wszystkie, cała ta przyroda też nie jest naturalna, to tylko nam się tak wydaje, bo wszystko zostało stworzone przez aniołów, naukowców, malarzy, artystów, to wszystko zostało stworzone, my to uznajemy za naturalne, ale tam, gdzie jest zło, gdzie jest przemiana materii, która jest agresywna, a przyroda jest agresywna. Nawet zrobiłem tam fotkę z tego ogrodu botanicznego roślin, które łapią muchy, różne owady i zjadają je. Więc wszystko jest niedoskonałe, a niby naturalne. Naturalne jest duchowe, gdzie nie ma agresji, jest miłość, dobro, łagodność, cichość, szaleństwo, ale na skalę niebiańską i w skali niebiańskiej, gdzie się nigdy nikomu w żaden sposób krzywdy nie robi. Ten świat jest pełen krzywd niestety. Pełen wojen, wytwarzamy sobie granice, poszerzamy, zmniejszamy, atakujemy, kolonie robimy. To jest świat zły. I ci, którzy imperialiści, osoby duchowe, bo wszyscy są duchowi, Kościół też przecież majątki zbierał i podbijał i walczył i mordował. Tak samo inni robią, bo są tylko ludźmi. Kapłani są tylko ludźmi, zresztą ojciec Pio mi też mówił to samo. Nie są duchowi, tylko ludźmi są. Czy papież coś mówi mądrego? Czasami mówi coś mądrego, ale tak no, czasami głupoty gada. Tak samo jak imperialiści, jak przywódcy, jak Putin. On w ogóle same głupoty gada tylko. Bo jest egoistą wielkim. Widzi ten świat materialny tylko, nie widzi duchowości. On nie widzi wzoru pierwotnego, jaki Bóg widzi, jaki powinien być ten świat, ale nie jest i nie będzie. I nigdy tutaj raju nie było. Ojciec mówił, że nigdy raju na ziemi nie było. To jest wymysł biblijny tylko, jak zresztą wszystko oni tam powymyślali. To nie jest historia, to jest dużo zmyślone. Większość to jest powymyślana. Potem pewne fakty tam podłączyli ci pisarze, skrybowie, inni tłumacze pod pewną historię pewnego narodu. Ale tam wiadomo, o co chodzi. Ojciec Pio powiedział, o Starym Testamencie już dawno się powinno zapomnieć, a nowy trzeba jakby zaktualizować do nowych poglądów, no, do nowego podejścia do życia, do wieczności, do duchowości, do mistyki. No, kiedy święty Jan od krzyża, jak zeszedł do mnie z XV wieku, Teresa to cały czas, Teresa z Awily cały czas jest ze mną,
z Janem Boskiem, z Janem Bosko, to mówił święty Jan, że wrócimy do średniowiecza. To już Ukraina w sensie fizycznym już wróciła do średniowiecza. Tam już nie ma miast, wszystko poburzone, ledwo, ledwo to zipi. A zrobił to jeden człowiek. Czarny anioł. Takich czarnych aniołów oczywiście jest mnóstwo różnych. Ale w sensie duchowym, to jeśli wrócimy do średniowiecza, to znaczy, że do mistyki. To jest ta druga wersja tego samego. Że będziemy bardziej uważni na siebie samych, na słowa, na myśli, jakie produkujemy w swojej głowie, w swojej duszy tak naprawdę, bo głowa to jest tylko przekaźnikiem, to jest taka odbiornik, nadajnik. Dusza to kontroluje, bo jak na przykład idziesz spać, no to nie ma ciała, nie ma cię. Umierasz po prostu, można by powiedzieć. W czasie snu nawet nie wiesz, kiedy zasypiasz. Moment jest, nie ma cię. I to jest jakaś śmierć. Co dzień umierasz. Trzeba by się nad tym też zastanowić. I budzisz się nagle z inną świadomością, jakby troszeczkę odświeżoną. Tak ojciec mówił, że jak się śpi, to anioł stróż czyści trochę duszę, rozmawia, tłumaczy, że tak, tam rozmawiają po prostu. Ale potem już jest rzeka zapomnienia, nie pamięta się, bo taka mamy genetykę i karmę, jakby dostosowujemy swoją duszę do ciała, do środowiska, do rodziny, do nacji, do koloru skóry. I taką mamy jakby pokutę. Sami sobie ją zadajemy, bo wiemy, że źle zrobiliśmy, ponieważ mamy sumienia. Wszyscy mamy sumienia i wiemy, czy robimy dobrze, czy źle. Pan Putin, czy pan jakikolwiek ksiądz, jak robi źle, to wie, że źle robi. Czy papież robi źle? Większość papieży robiło bardzo źle, bo to byli bardzo agresywni ludzie. Jak się czyta historię Kościoła i papieży, to tragedia po prostu. Też podbijali i narzucali pewne rzeczy, zwłaszcza te dogmaty, które potem zmieniali, sakramenty i inne. Ktoś mnie tam pytał znowu, ale to już tłumaczyłem nieraz o Eucharystii, co ojciec mówił. Kiedyś, przecież ja chodziłem co dzień do kościołów i tak dalej, do komunii co dzień chodziłem. I w pewnym momencie ojciec mi mówi, to jeszcze tak na początku było. Choćby na 100 tysięcy komunii byś przyjął, to i tak to ci nic nie da. Bo nie rozwijasz się duchowo. No zauważcie, ile jest mszy w ciągu jednego dnia na świecie? No mnóstwo. Ile komunii jest rozdanych? I co? I dalej się nikt nie zbawia, ojciec mówił. Czyli nikt nie idzie do nieba bezpośrednio, a pomimo komunii. Czyli to nic nie daje tak naprawdę. No jedynie to, że idzie się do tego kościoła, do tej spowiedzi, do tej komunii. Jest to jednak inny klimat niż na przykład ludzi, którzy zażywają coś tam lub gwałcą, źle się zachowują, jakieś bijatyki. To lepiej iść do kościoła, to fakt. Lepiej w kościele siedzieć, bo wtedy się nie narażasz na jeszcze gorsze rysy, które już masz, jeszcze możesz się porysować dalej, pobrudzić. I właśnie taka młodzież, niezaopiekowana, czy jakieś gangi, no to lepiej, żeby w kościele siedzieli i tam się modlili albo patrzyli w ścianę. To już by było lepsze niż tak źle robić. Co to daje? Zło nic nie daje. Napędza zło, napędza krzywdę, cierpienie, łzy. To nic nie daje. Pamiętajcie, że 8 maja o 13 jest spotkanie Systemu Miłości na Górce Świętej Doroty. Mirek Sobczak to tam organizuje. Jak ktoś chce, to podjedzie. To sobie tam porozmawiacie, posiedzicie, pomedytujecie. Jakieś może ognisko sobie zapalicie albo coś. No, nie wiem, jakie są tam warunki. W każdym razie samo spotkanie to już jest coś. Wymiana myśli, wymiana atmosfery, choćby nawet uczuć, wymiana, że to w takiej idei jesteśmy, systemu miłości, który głosił Jezus tak naprawdę. Nie tylko Budda głosił, Krishna, wszyscy głoszą to samo. Tu się nie zmienia, bo duchowość to duchowość, polega przede wszystkim na miłości. Nie ma miłości, ojciec mówił, to nic nie ma żadnej wartości. Bez miłości nie ma nic sensu. Więc nawet duchowość nie ma sensu, bo ta duchowość, ponieważ wszyscy są duchowi tak naprawdę, to ta duchowość skarłowacieje bez miłości. Stanie się zimna, chłodna, niedobra, krzykliwa, obraźliwa,
wnikliwa, wchodząca w umysły i uczucia innych, żeby ich tylko tam skrzywdzić. No to nie jest miłość. To jest, niby jest duch, ale to nie jest miłość. Miłość polega na łagodności i dobroci. Dlatego ojciec mówił, że zbawiają się tylko ci, którzy są dobrzy. Że do zbawienia tak niewiele potrzeba. Dosłownie mi tak ojciec powiedział. Być dobrym. Być dobrym po prostu. Miłym i dobrym. A miłość, a miłym, to znaczy miłować i przebaczać i miłować wszystkich jednakowo. Znowu to podkreślam. Ojciec mówił, trzeba kochać wszystkich jednakowo. Nie jakiś jeden kraj taki, czy inny, czy swój kraj. Wszystkie kraje trzeba kochać. I uczyć tych przywódców, żeby zeszli z kolczastej drogi. Żeby zeszli z drogi, która wiedzie donikąd. Do tego, że ci przywódcy sami zginą ostatecznie, bo wszyscy, prawie że, nie mówię, że wszyscy, ale zawsze od jakiego od miecza używasz, to od miecza zginiesz. I to tak jest właśnie. Dlatego trzeba wszystkim drogę prostować do miłości, do edukacji o miłości, o dobru. Ja już nie chcesz mówić o Bogu, to mów o miłości i o dobru. Wystarczy. To jest boska droga. A nie psychologia, czy ezoteryka, czy jakieś religie, które do niczego tak naprawdę nie prowadzą, a już tym bardziej jakieś gangi, mafie i te wszystkie sprawy, czy jakieś służby bezpieczeństwa, jakieś wojsko. Po co to wszystko potrzebne jest? No, dlatego, że jest dużo egoizmu. I dlatego jeszcze wojsko jest potrzebne i policja, bo widzimy, co się dzieje, jak ludzie szaleją, nie wiedzą, czego chcą, bo są źle wyedukowani od dziecka. Dlatego edukacja się kłania największą siłą i mocą tego życia naszego i przemiany jest edukacja. Nie ma innej drogi. Edukować po prostu, edukować. Szkoły zawalają, Kościół zawalił wszystko. Nie edukuje, ono tylko mszę odprawi i poleci, będzie gwizdał sobie. Znałem takich kapłanów. To śmiali się z niego, że odprawiał mszę gwizdaną. Bo... Pak, 15 minut i po mszy. Rozdał jakieś tam jedną komunię babci starszej. I to wszystko. Byłem świadkiem tego nawet przecież. Więc msze gwizdane nie są zbyt dobre, a przedłużanie tych mszy też niedobrze. Chociaż ojca Pio znacie, tam przedłużał, bo chodziło o pewną atmosferę. Zresztą nie dało się inaczej. On już był tak znany, a Kościół jakby wystąpił jakby z inną wiedzą o reinkarnacji, o tym, że te komunie nic nie dają, to by po prostu go przekleli, szarlatana by z niego zrobili, a papież to by go chyba od razu mu, nie wiem, wysłał jakąś strzałę, żeby go zabić. Ojca Pio. Więc i zresztą i tak kiedyś powiedział gdzieś tam właśnie, że Jan 23 to siedzi tam, na jego miejscu to jest diabeł z niego. Zażartował. I bo to mocarstwo, to nie jest duchowość, to jest mocarstwo. Imperializm. Kościół to jest imperializm numer jeden. A potem wszystkie inne państwa, które chcą być duże, potężne, to są imperialiści, to są materialiści. Kościół jest to tym samym tak naprawdę. Ale nie polecam żadnych gangów, mafii, złych rzeczy. Tylko mówię o dobru, o uniwersalizmie, o tym, żeby być wspaniałym, dobrym, dążyć do miłości do każdego, każdego stworzenia, każdego człowieka, być dobrym, łagodnym i kochać wszystkich jednakowo. Ja tylko do tego zachęcam i o tym mówię. A przy okazji pokazuję wam wady tego świata. Wady tych dusz, bo tak naprawdę świat, no wady ma też. Ziemia, materia, piasek, to wszystko są wady. Wady i owady. Które cię mogą ukąsić i będziesz płakał. Dziecko szczególnie, jak go tam komar ugryzie albo jakieś takie inne stworzonko i spuchnie mu ręka, albo osa jak cię urządzi, to też przecież wesoło nie jest. Miałem kolegę, jak w Zeto Wrocław jeszcześmy pracowali, ja tam 10 lat pracowałem jako operator maszyn cyfrowych, czyli na komputerach dużych i potem już małych, to był uczulony właśnie na szerszenia chyba. No i gdzieś tam malował sobie okno w domu, no i go przyleciał pan szerszeń. Zresztą szerszenie też wycinają z kolei przy ulach. Są czasami i wycinają, niszczą, przecinają,
pszczoły z kolei. I ten szerszeń go ugryzł gdzieś tutaj, koło ucha. I oczywiście zaraz spuchł, bo uczulony był na ten jad. Puch momentalnie sam puch, no, był zdziwiony. Żona gdzieś tam była dalej, nie za bardzo wiedziała, o co chodzi. Puchnie, puchnie, z uszu mu wychodzi, jakiś płyn się wylewa już. No i się zaczął dusić, bo po prostu tak to działa, ta trucizna putinowska, w cudzysłowie oczywiście. I no to szybko po karetkę przyjechali, zastrzyki przeciwuczuleniowe, jakieś wapno, cuda. No i go uratowali po jednym ugryzieniu. I potem już wiedział, że jest uczulony i tak bardzo uważał, że można umrzeć. Więc świat zewnętrzny też nas atakuje. Trzeba uważać na różne rzeczy. Jak pojedziesz na przykład do Afryki, to już musisz uważać na różne te szczepionki. Nawet są takie przeciwko tym ugryzieniom. Jakieś areozole czy jakieś tam maści. Nigdy tam nie byłem, to nie wiem, ale wiem, no, oglądałem różnych filmów przecież o Afryce, o przyrodzie i tak dalej, to przyjeżdżają ludzie z różnymi owadami w środku, nawet białe jakieś chodzą po oku, wokół są nawet jakieś takie glistki, ale to nie o to mi chodzi, ale chciałem tylko powiedzieć, że świat też jest zły, mimo że jest tak piękny, te kwiatki, to wszystko, niektóre gatunki są łagodne, dobre. A kot na przykład jest fajny, ale z kolei jak złapie myszy, to się będzie ją bawił, podrzucał, kuł, w końcu jej przegryzie kark. No. No po prostu coś niesamowitego. I człowiek podobnie ma, i dlatego musimy dążyć, ewoluować do nieba. Pozycja człowieka w tym świecie, w świecie kosmosu, czy na innych cywilizacjach, ale jako człowiek, mówię o człowieku, to, bo tu wiem, na innych to nie wiem, czy się od razu zbawiają. Chyba jeszcze nie, bo kiedyś mi ojciec mówił, że jest jakaś cywilizacja, że chcieliby się tu urodzić, bo tu się łatwo zbawić. Więc mówi coś takiego, pamiętam. Natomiast tutaj nie jest tak łatwo się zbawić, bo uciekł mi wątek. O tej cywilizacji tam było. A no właśnie, że jako człowiek, już jako człowiek, możesz już przejść ewolucję od razu na oryginał anioła, czyli możesz się od razu zbawić. Wcześniejsze gatunki nie, z psa, z innych, to i nie idą jeszcze do nieba. Jeszcze trochę, chociaż ojciec Pio kiedyś mu powiedział, że, bo pytałem o zwierzątka, bo też miałem psy w dzieciństwie, pies pilnował taki mały, potem wpadł pod auto, oczywiście technika go zabiła. To jeśli ktoś się bardzo kocha takiego psa, to tak powiedział, no bo nie mógł inaczej powiedzieć. To jego pupilek będzie potem kiedyś w niebie, ale przecież ten pupilek przecież musi ewoluować jeszcze później, aż się stanie aniołem, bo ma duszę. Jak każdy, świnka ma duszę, baranek ma duszę, krowa ma duszę. Tylko posłowie czasami nie mają duszy. Ci, co mówią, żeby pozabijać, bo one po prostu smrodzą i zabierają tlen, jakiś tam azot wydzielają. No, czasami posłowie i politycy nie mają duszy, to fakt. Śmieję się, żartuję oczywiście. Pomódlmy się do świętego Michała Archanioła. Macie tutaj, bo jestem Michał Archanioł Michalitów. Bardzo ja go lubię, ten obraz właśnie z tym mieczem. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, przed złem, przed złymi ludźmi. Chroń nas, aby się oni mogli nawrócić, żeby na nich promieniować dobrze, modlitwą. Oni potrzebują najwięcej pomocy, jak pan Putin potrzebuje bardzo, bardzo dużo pomocy duchowej, bo zeszedł na bardzo, bardzo złą drogę. Wielu zeszło na złą drogę, polityków i ci imperialistów, i ci, którzy tylko dbają o swoje państwo, a nie widzą innych. To tak samo jak mówiłem, trzeba kochać wszystkich jednakowo, tak samo dotyczy to państw. Wszystkie państwa trzeba kochać. Kiedyś nie powinno być w ogóle państw. Wszyscy powinni być suwerenni. Po co te granice? One wynikają z egoizmu i z walki, z wojen tylko. No to widzicie, jakie to jest proste, jak nie wiem co. Dobrze, to teraz wam coś przeczytam. Ciągle tutaj, widzicie, jakie to jest twarde. W sklepiku można kupić te koraliki. One są takie z twardego drewna, ale nie polskiego. Oliwnego. Czytam coś jeszcze i
świadomość związana jest z uczuciem, a uczucie odzwierciedla doskonałość wszelkiej wiedzy ducha. To jest jedna myśl, druga, takie krótkie kilka. Zbyt duże wymogi, a już na pewno przymus, spłaszczają ludzkie dobro i miłość. Wolność nie polega tylko na doskonałości i precyzji, ale przede wszystkim na oddaniu się do dyspozycji miłości i uwielbianiu Boga za pejzaże szczęścia. Mamy pejzaże szczęścia, możemy fotografować. Tu też widzimy ładne pejzaże w tym świecie. Sztuka, malarstwo jest piękne. W ogóle wszystko, co jest sztuką, jest piękne. I ten świat też ze sztuki został stworzony przez aniołów, ale no niedoskonały. No niedoskonały. No cóż zrobić. Starajmy się wszystko robić nie tak precyzyjnie, ile z miłością, bo doskonałego nigdy nie namalujemy ani obrazu. Picasso to już mazał takie różne rzeczy, albo a jeszcze inni są jeszcze bardziej fiśnięci gdzieś tam sobie, no nie wiem, rękę przyczepiają do głowy. Taka abstrakcja kompletna to już jest takie dziwactwa, że to już trzeba mieć chyba coś, pójść do lekarza i się leczyć trochę. Co tam jeszcze? Artyści czasami przeginają pałę po prostu też. Już nie wiedzą, co wymyślić, żeby czymś zaszokować. No. Kiedyś byłem na jakiejś galerii, to była namalowana taka kula tylko. Taka kula jak słońce, podobne. Zwykle to bym to chyba ładniej namalował, ale nazwisko się liczy i to strasznie drogi ten obraz był. Strasznie. No, to cóż, dzieci ładniej malują niż dorośli czasami. Kultura świata i kultura osobista, artyzm i piękno pomagają w życiu codziennym, również mogą pomóc zrozumieć sens życia i zbawienia. Zrozumienie sensu uwalniania się od śmierci, tymczasowości i cierpienia. Co jest w takich wiekach ważne? Ważna wiara w Jezusa i Maryję. Dla nas chrześcijan, no bo jesteśmy chrześcijanami tu wszyscy, katolikami, w Polsce szczególnie. No jest ważna ta wiara, bo tam jest dobra idea. Jezus głosił system miłości. Też anioł z nieba, jak Maria i Józef zeszli z nieba po to, żeby pociągnąć ten naród tam akurat. A potem się to rozeszło i dobrze się rozeszło, bo nie jest źle, ale wykorzystali jego życie, jego śmierć i później porobili takie chorusy z tego Jezusa i inne jakieś rzeczy. Kościół zrobił biznes ogromny. Imperium zrobił. Nie wiem po co. Bo chce wszystkich przygarnąć do siebie, a zbawienia nie daje. No to co to jest w ogóle? Niby ma Kościół był przeznaczony do zbawienia, a nie zbawia. Więc coś jest nie tak z tym Kościołem. No, co jest... A, czytam następne, już nie będę wracał, bo coś takie długie to zdanie. Jeszcze nikt na tej planecie nie powiedział, że jest naprawdę szczęśliwy. Zdarzają się tylko takie chwile, ale kiedyś to się zmieni i odzyskamy czysty kryształ stałej szczęśliwości. Trzeba zdobywać prawdziwego ducha, wiedzy i wiedzę ducha, aby to osiągnąć. Jakieś tutaj... Wiersz mam, kiedyś go napisałem, więc po kolei jeszcze zdążę wiersz wam przeczytać i to będzie koniec. Przestarzałe narzucenia. Nie wiem, co to za wiersz. Już dawno ich pisałem. To pewnie jakiś mało filozoficzny będzie. Nakładem zmarłych moralności próbuje się wymóc na obiecanej kliszy życia zestarzałe akompaniamenty dawnych kierunków myślenia. Przedawnione traktaty, gorliwe w niewiedzy, podlegają na szczęście słusznym inkwizycjom, dyscyplin decydującym rozstrzygnięciem postępowej inspiracji jest zrozumienie formacji nieba, wciąż rozwijającej poprzez mistyczne doznania. Drobne epizody w życiu nie są ważne, ważny jest endoskop intencji, którym wgląda się w głąb serca, aby dostrzec tam doniosłe informacje o doznaniach Boga. Lecz komu się to uda? Kto dozna tej transcendentalnej myśli?
kto odejdzie od biedy, nieudanej teologii, od posępnej filozofii, a pójdzie za twarzą szczęśliwego zjednoczenia. To tyle na dzisiaj, bym wam opowiedział i przeczytał. Zawsze coś tam można skorzystać z tych rzeczy, które mówię, chociaż ja powtarzam ciągle jakby w kółko to samo, bo na rozmowach z ojcem Pio było podobnie. Ojciec ciągle to samo powtarzał, a czasem coś tam poszło także inaczej. Jakieś pytanie, jakieś coś, inna odpowiedź. A czasami ojciec mówił, jak zadałem jakieś pytania, to nie tylko mnie, ale wielu osobom też to mówił, zadałem jakieś głupie pytanie. Znaczy, nie ma głupich pytań, tylko nie ma odpowiedzi, bo jesteśmy za głupi na to, żeby jeszcze wiedzieć, znać tą odpowiedź. Więc ojciec Pio mi na takie pytania czasami mówił, nie było tego pytania. I dalej, następne. No, powiedział, że to za ostre, za mocne to pytanie było, jeszcze nie byłem gotowy, żeby to zrozumieć. Kiedyś też coś tam właśnie mówiłem, pytałem o coś. Mówi tak, odpowiedziałbym ci, ale ty byś tego jeszcze nie zrozumiał. Mówi. Jeszcze byś tego nie zrozumiał. Takie skomplikowane. Coś o reinkarnacji, no, coś o bilokacji też pytałem właśnie. Ojciec mówi, tak, jest ta wiedza, znaczy duchowość jest, bo to taka duchowo, ale nie mogę ci powiedzieć, bo i tak byś nie zrozumiał. Jeszcze. To jeszcze byłem młody wtedy. Teraz już zrozumiem chociaż jedno zdanie więcej. Dobra, to trzymajcie się, żyjcie w miłości, w dobroci, promieniujcie miłością na tych złych i na tych dobrych, a najbardziej potrzebują dobra i miłości ci źli, którzy wywołują konflikty i dzielą społeczeństwa, wytwarzają moc zła. Niepotrzebnie, bo to nikomu się nie przyda, do niczego. Ani tym, którzy to wywołują, ani tym, którzy to odbierają. Więc tylko miłość ma korzyść, tak jak ojciec mówił, i jest sensem wszystkiego. Bez miłości nic nie ma sensu. Ani te wojny, ani te czołgi, nic w ogóle nie mają sensu. Kompletnie, to nic nie daje. To po prostu jest wybujałość, pychy i nic więcej. A państwa funkcjonują też na podstawach pychy również. Walka o władzę, o majątki, o granice. To wszystko jest pycha. Zarysowana dusza, niedoskonała, niewyszkolona, nie rozumie jeszcze właściwie nic. Urodzisz się głuchy, ślepy i umierasz głuchy, ślepy. Tak jak ojciec kiedyś mówił, że naukowcy zwłaszcza, że przy śmierci mówią tak, zjedli już zęby na wiedzy przez całe życie, zsiwieli i dalej nic nie wiedzą. Tak samo politycy, ezoterycy, wszyscy i kapłani, to samo. Taką wiązkę światła wam przekazuję od ojca Pio, który nam pewne rzeczy powiedział. A reszta to widzicie, co jest. Dobra, to kochajcie i bądźcie kochani. I to wystarczy. Szanujcie się. Myszkę też trzeba szanować. Ja czasem na tą myszkę narzekam, ale i tak ją kocham. Bo wszystko trzeba kochać. Atomy, jony, proch, proch ziemski. Nie mówię ten wybuchowy proch, tylko... Ale to wszystko jest ze składników, z chemii zrobione, z ziemi. Wszystko, co jest piękne i co złe, wychodzi tak naprawdę z tej planety, z ziemi. Najpierw z naszych myśli pobrudzonych czy pięknych, a potem to materializujemy, pobierając tablicę Mendelejewa z ziemi, coś kształtujemy, robimy i wysyłamy w kosmos. No, dobra, to trzymajcie się i pa, pa.